Cześć, witajcie. Na dzisiaj przygotowałam znowu wzór, który przysłała mi jedna słuchaczka, opis. Tak on wygląda po zrobieniu kilku raportów na szerokość i kilku na wysokość. Może zaczniemy od razu od tego, że ten wzór możecie dziergać na okrągło, jak również na dwóch drutach. To znaczy na okrągło lub w rzędach. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona. Popatrzcie, ta lewa strona jest nawet bardzo, bardzo ciekawa. Jest, dosyć dobrze wygląda, a więc można go użyć jako wzór na przykład na szalik. My mamy w tym wypadku liczbę oczek podzielną przez 14 plus 2 oczka brzegowe. I na wysokość mamy 28 rzędów. 29 rząd rozpoczynacie znowu od pierwszego. Ja teraz może od razu Wam zaznaczę. Popatrzcie, ja tutaj pomarańczowym mazakiem zaznaczyłam parzyste rzędy, czy parzyste okrążenia, żeby Wam po prostu pokazać, wytłumaczyć, o co tu chodzi. Popatrzcie, tu mam narzuty, tu są normalne narzuty, bez tej takiej poprzecznej kreseczki. Natomiast tutaj mamy te narzuty z tą taką kreseczką. Co one oznaczają? Te narzuty w rzędach, ja mówię o rzędach parzystych, przerabiacie na lewo. Tutaj zaznaczyłam, że je przerabiacie na lewo. Natomiast te tutaj przerabiacie na prawo w rzędach parzystych. Ja tu zrobiłam te, tak jak powiedziałam, te parzyste rzędy. Teraz jeżeli chodzi o inne oczka, te na czarno, jak widzicie, to są lewe oczka, one Wam będą schodziły z drutu na parzystych rzędach jako prawe oczka i tak też przerabiacie. Te przerabiacie na prawo, to przerabiacie na, przepraszam, to przerabiacie na lewo, to na lewo, nawet tu zaznaczyłam. To, które tu robiliście na lewo, robicie na prawo. Tylko te, ale to wszędzie mam zaznaczone, widzicie, w tych parzystych rzędach, że przerabiacie je na prawo. Jeżeli robicie w okrążeniach, to też robicie wszystkie oczka, jak schodzą z drutu, to znaczy te lewe będą Wam w parzystych okrążeniach jako lewe schodziły. Narzuty będziecie przerabiali na prawo w okrążeniach. Ale te z tym znaczkiem będziecie w okrążeniach przerabiali na lewo. Ok? Teraz tu mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. I to wszystko. Narzuty, prawe oczka są na niebiesko zaznaczone. Widzicie tu. No i lewe oczka na czarno. Nic więcej do tego nie muszę dodać. To jest w sumie... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest dla początkujących wzór, ale jeżeli jesteście odważni, a do odważnych świat należy, więc możecie ze mną dziergać razem. Ja z Wami dzisiaj będę dziergała jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Już przerobiłam na moim niemieckim kanale, już przerobiłam jeden raport na wysokość i jeden na szerokość. Teraz z Wami będę robiła ten drugi raport na wysokość razem. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe i po tym oczku brzegowym mamy jedno oczko, które przerabiamy na prawo. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Ja robię nieklasycznie, to znaczy nie przerabiam prawych oczek na, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę, dlatego muszę zamienić je ściankami, dlatego widzicie za każdym razem tą zmianę tych miejsc, tych oczek. Jeżeli robicie klasycznym sposobem prawe oczka od przodu, to nie musicie tego robić. A więc po tym pierwszym prawym oczku robicie dwa oczka razem, wsuwając prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, wyciągacie włóczkę i robicie jedno oczko z tych dwóch, ale to skłania się w prawą stronę. Dlatego mówię zawsze ze skłonem na prawo. Na zielono mamy jeden narzut, jedno oczko prawe na niebiesko i na ciemno niebiesko mamy znowu na granatowym kolorze, mamy znowu dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki.
narzut, to jest ten narzut z tą poprzecznym znaczkiem, który później w parzystym rzędzie przerabiamy na prawo. Następnie mamy na czarno jedno oczko lewe, narzut i dwa oczka razem ze skłonem na lewo. A więc suwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy w łuczkę i teraz to oczko, które tu powstało z tego, ma skłon w lewą stronę. Kolejnych pięć oczek przerabiacie na lewo. To są te na czarno zaznaczone. Czwarte i piąte. I na końcu mamy już oczko brzegowe, które przerabiamy na lewo. Ja z Wami zrobię ten drugi, to znaczy parzysty rząd, jeden raz zrobię z Wami, żeby Wam pokazać, jak zrobić ten narzut na prawo. A więc oczko brzegowe, rząd drugi robimy. Po tym oczku brzegowym mamy 5 oczek na prawo, bo tak one nam schodzą z drutu. To są te oczka, które przerabialiśmy w pierwszym rzędzie na lewo. Następnie mieliśmy dwa oczka razem ze skłonem na prawo i one schodzą nam z drutu jako lewe oczko. I teraz mamy całkiem normalny narzut bez tego znaczka, a więc przerabiamy go na lewo. Następnie mamy jedno oczko z drutu nam schodzi jako prawe i wtedy mamy ten narzut z tym znaczkiem poprzecznym i robimy go na prawo, ten narzut. A więc suwamy prawy drut pod przednią ściankę, przeciągamy w łuczkę i robimy jedno prawe. Następnie mamy jedno lewe, drugie lewe, kolejny narzut całkiem normalny przerabiamy na lewo, lewe, lewe i brzegowe. Widzicie, to nie jest trudne, dlatego zrobiłam Wam te rzędy parzyste, zaznaczyłam tam, gdzie są, gdzie musicie te narzuty w parzystych rzędach przerabiać na prawo. My teraz przejdziemy do drugiego rzędu, do trzeciego rzędu, oczko brzegowe, a na samym początku mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki tych dwóch oczek wsuwamy drut, przeciągamy włóczkę, robimy jeden narzut, jedno oczko prawe. I znowu dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki tych oczek, przeciągamy włóczkę. Jeden narzut, dwa oczka na lewo, raz i dwa, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki. I cztery oczka na lewo. To był teraz trzeci rząd i czwarty robicie tak jak oczka schodzą z drutu, tylko ten jeden narzut, tak jak na szkicu zaznaczyłam, robicie na prawo. Piąty rząd, oczko brzegowe, a następnie dwa oczka prawe. Kolejne dwa oczka przerabiacie razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek. Jeden narzut, trzy oczka na lewo. Drugie i trzecie. Dwa prawe, raz i dwa, i znowu jeden narzut i dwa razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki tych dwóch oczek prawy drut wsuwacie. Trzy lewe oczka i na końcu jest już oczko brzegowe, które ja przerabiam na lewo. To był w tej chwili piąty rząd. Rząd siódmy, oczko brzegowe, a następnie jedno oczko prawe. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki. Następnie mamy jeden narzut i cztery oczka przerabiamy na lewo. Trzecie i czwarte. Jeden narzut, dwa razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki. Jedno oczko prawe, narzut i jeszcze raz dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Kolejne dwa oczka przerabiacie na lewo i powtarzacie tyle raportów, ile jest potrzebnych na Wasz projekt. U mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był teraz siódmy rząd. Dziewiąty rząd, oczko brzegowe i dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki. Jeden narzut i pięć lewych oczek. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Jedno oczko na prawo, jeden narzut, dwa razem ze skłonem na lewo, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem na lewo
jedno oczko lewe i u mnie jest oczko brzegowe. To był w tej chwili 9 rząd. Jesteśmy w 11 rzędzie, oczko brzegowe, a po tym oczku brzegowym robimy 7 oczek na lewo. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme. Kolejne 2 oczka przerabiamy na prawo. Robimy 1 narzut, 2 razem ze skłonem na lewo. 1 oczko prawe, narzut i 2 razem ze skłonem na lewo. I u mnie jest już oczko brzegowe. To był teraz 11 rząd. Rozpoczynamy rząd 13 oczkiem brzegowym, a następnie mamy znowu 7 oczek, które przerabiamy na lewo. To są te na czarno zaznaczone. 4, 5, 6 i 7. Następnie mamy 1 narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, 1 oczko prawe, 1 narzut i 2 razem ze skłonem na lewo. 2 oczka prawe i oczko brzegowe u mnie jest. Rozpoczynamy 15 rząd brzegowy i po tym brzegowym robimy 5 oczek, przerabiamy na lewo. 3, 4 i 5. 2 oczka razem ze skłonem na prawo. Oj, już zgubiłam jedno, widzicie? A więc pod przedniej ścianki tych 2 oczek robimy 1 narzut. 1 oczko na lewo. Narzut. 2 razem ze skłonem na lewo. 1 prawe. Narzut. 2 razem ze skłonem na lewo i 1 oczko prawe i u mnie jest już brzegowe oczko. To był 15 rząd. Jesteśmy w 17 rzędzie. Po brzegowym oczku robimy 4 na lewo. 3 i 4. Następnie mamy 2 oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przedniej ścianki. Narzut, 1 prawe oczko, 2 oczka lewe, 1 i 2. Następnie znowu 1 narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami prawy drut, 1 oczko prawy narzut i 2 razem ze skłonem na lewo. I u mnie jest już oczko brzegowe. To był w tej chwili 17 rząd. Rozpoczynamy 19 rząd oczkiem brzegowym i po tym oczku brzegowym mamy 3 oczka, które przerabiamy na lewo. Następnie 2 oczka razem ze skłonem na prawo, a więc... Oj, coś mi się tu pokręciło. A więc prawy drut pod przednie ścianki tych 2 oczek przyciągamy w łuczkę. Robimy 1 narzut, 2 prawe, a następnie 3 lewe. 1, 2 i 3. 1 narzut, 2 razem ze skłonem na lewo. Kolejne 2 oczka przerabiamy na prawo i u mnie jest już znowu oczko brzegowe. To był w tej chwili 19 rząd. Rząd 21. Brzegowe, a następnie 2 lewe. 2 oczka razem ze skłonem na prawo. 1 narzut, 1 prawe i jeszcze raz 2 oczka razem ze skłonem na prawo. A więc pod przednie ścianki prawy drut wsuwamy 1 oczko, 1 narzut, przepraszam, i 4 oczka lewe. 2, 3 i 4. 1 narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami wsuwamy prawy drut, robimy 1 oczko prawe i powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest na Wasz projekt. Na końcu jest oczko brzegowe. I już jesteśmy w 23 rzędzie. Widzicie, jak szybko to idzie. Oczko brzegowe. Po tym oczku brzegowym macie 1 oczko lewe. Następnie macie 2 oczka razem ze skłonem na prawo. A więc wsuwacie prawy drut pod przednie ścianki tych 2 oczek. Przeciągacie w łuczkę. Robicie 1 narzut, 1 oczko prawe. I jeszcze raz 2 oczka razem ze skłonem na prawo. Narzut, 1 oczko prawe. 5 oczek przerabiamy na lewo. 3, 4 i 5. Robimy 1 narzut,
i dwa oczka razem ze skłonem na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie rząd 24. 25 rząd. Po brzegowym oczku robicie od razu dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki. Jeden narzut, jedno prawe i jeszcze raz dwa razem ze skłonem na prawo. Narzut, dwa prawe i siedem lewych. 4, 5, 6 i 7. I na końcu u mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był 25 rząd. 27 rząd. Po brzegowym mamy dwa oczka prawe. Następnie dwa razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek przeciągnąć w łuczkę. Robimy jeden narzut, jedno prawe i jeszcze raz dwa razem ze skłonem na prawo. Narzut i siedem oczek przerabiamy na lewo. I u mnie już jest oczko brzegowe, które też przerabiam na lewo. To był 27 rząd. Zobaczcie, takie coś nam tutaj wyszło. Oczywiście nie ma to takiego efektu na jednym raporcie na szerokość, jak tutaj, gdzie zrobiłam tych raportów 3. Takie cudo możecie, tak jak powiedziałam, wykorzystać na każdy jeden z Waszych projektów. Ten szkic, jak prawie na każdym moim wideo, gdzie są szkice, weźcie sobie na początku, jak będzie zdjęcie, weźcie sobie na pauzę i możecie sobie to przerysować. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wykorzystacie na jakiś Wasz projekt ten wzór, bo jest naprawdę bardzo ładny. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Na razie, cześć.